Hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną Plaga. Siema. I dzisiaj idziemy przed siebie. Bardzo interesujące to będzie. Nie wiem, może być ciekawe. Może odkryjemy jakieś nowe rzeczy. I mam nadzieję, że. Będzie podróż. No tak to się nazywa. Nie chodzenie przed siebie. Dobra, podróż, exploring. Nie wiem, jak to nazwać. Podróż. To jest podróż, to jest przygoda, przedsięwzięcie. Teoretycznie mam nowy komputer, więc powinno mi się wszystko ładować. No, teoretycznie, ale w ale praktyce nie się to ten sprawdzić. W praktyce ta gra jest jeszcze w wersji testowej, więc wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć, ty głowa pełna marzeń. No ładnie, dobrze śpiewasz, tak? Zatrzymywałeś się tego kroku, naprawdę. Nie, bo nie znam słów do końca, wiesz jeszcze. Gdzie ty jesteś? O, a ty idź prosto, a co tak krzywo idziesz? W lewo poszedł. No bo ja zbierałem drzewo po drodze jeszcze. Jak drzewo można zbierać? Nie można zbierać drzewa. Drzewa się zbiera, normalnie w tej grze się drzewa, jak w Minecrafcie. O, tu jest ta kopalnia fajna. Pamiętasz ją? Tu? Wysadzaliśmy bomby chyba. Tu? O, to nie ta? Nie. To nie ta. Ło! Widzisz, że nas głębsza. Ło! Idziemy? No, dobrze. Dobra, ale fajna. Żartowałem. Nie idziesz? Nie no, idę. Boże, jak fajnie. Bo nie mam żadnej lepszej lampy, tylko to takie podziewne. Ło, stary. Mi się przydało coś zrobić, żeby to było jaśniejsze wszystko, bo to naprawdę jasne, to jest tak ciemno w tej grze, że to jest rzeźnia jakaś niesamowita. Lampy, ja tu ale już... tu nic nie ma, nie, tu nic nie, kompletnie nie ma. Dobra, weź to już lampę z powrotem. Dobra. Bierał je. Bo szkoda tych lump. Wiadomo. Mogą się nam przydać przecież. No ja się mylę w Minecraftie, wiesz, ja myślę, że mogę dwa klocki wskoczyć, a okazuje się, że nie. No coś tam słyszałem, że w Minecrafta grałeś, coś mówiłeś o tym. No i się mylę cały czas. Mylki są. No i skoczę dwóch klocków, no nie ma opcji. No option. No option. No nie ma opcji. No. No nie ma takiej opcji. No. Dobra. Opcji takiej nie ma. Widziałeś jakieś potwory po drodze? No tak, na początku mieliśmy, wiesz? No na początku, ale tu gdzieś w trakcie tego przejścia. O, kurde, teraz mi się pojawiło. Ło, są! No właśnie. Co, lejmy je. Co, lejmy je? Chłopie, zabić trzeba te świniaki. Bo się pasią po łąkach. Dobra, wezmę tutaj jakiegoś glop of glue, przyda się. Puu, pewnie, że tak. Dużo rzeczy tak naprawdę z potworów wypada, jest bardzo fajna sprawa. Tak, dlatego lejmy je. Dlatego lejmy je, tak jest. Lejmy. O, to zabieram, potwory się ma. To mi się przyda później. Ma jakiś obóz zakładać czy coś, to się przyda. Jaki obóz? A jakiś kiedyś coś tam pewnie w drodze z naszej... Koncentracyjny czy niekoncentracyjny? I co będziemy koncentrować? Nie, potwory i te. I spółkę. I zabijać się i zbierać z nich rzeczy. Jezu, to będzie taki mops. Delikatnie przycięło mi grę, no, powiem ci szczerze. O. A mi wypadł ten szturek, czego nie mamy. No go brakuje jeszcze dwóch. I wtedy będziesz mógł miecyk zrobić, tak? Miecz. Wtedy miecyk zrobisz. Miecyk zrobię taki jak ty masz i będziemy kosić razem. Powiem ci szczerze, na razie nie ma tych agresywnych potworów i to mi się bardzo podoba. Ale no. lekko tnie, nie wiem czemu. Jak się ładuje światło. A to chyba to się kwestia, doczytuje, to wiesz? To jest kwestia optymalizacji jeszcze tej gry. O, u mnie też są niestety takie drobne zwierzki. Inne rzeczy. No wiesz, jak mi wiedźmi się nie przecina, no to kurczę, dlaczego akurat creative jest? A, bo to takie jest właśnie świeże. Swieżynka? Wiesiek jest dobry. Wiesz co, nie biegniemy tak szybko, bo tutaj... Opasz po lewej stronie. O, jest potwór. Dawaj je. Świniaki tu są agresywne. Grzeje. Czekaj, bo mi się tak, która wiesz, nie mi się załaduje świat. Aha. No nie, ja może się znowu grzeje. Nie ładuje. No co ty? A nie, dobra. Niemożliwe. Delikatnie ścięło, ale ładuje. Sobie idę kawałek dalej. Ory. Nie, ładuje się. Na szczęście się ładuje, ale już coraz wolniej. Aha. I ze spadkiem niestety ilości klatek. A. Boże, gdzie, ta gra jak nie niestety... dajesz? Mam nadzieję, że niedługo to naprawią w końcu. No. Mogliby już się wziąć za to. Mogliby, bo trzeba siedzieć w miejscu, żeby wszystko działało dobrze. No zginże wreszcie. Dobra. Padł. Co się stało? Nie, no bo chciałem zabić. Ty walczysz. No tak, walczyłem, tylko wiesz, jak się przycina, to ciężko walczyć, bo nie wiem, czy to coś jest obok mnie, czy już ten. Zobacz, u góry jest chyba skrzynka. Na drzewie. Yeah. Wow. Widzisz ty to? Ty, rzeczywiście. Tam się świeci, nie? A jakie ładne drzewo. Idziemy tam. Dawaj, powiem. Ale jazda, nie? Takie oczywiście jeszcze nie widziałem, żeby w drzewie było. Skrzynka.
Żeby skrzynka była na drzewie. Drzewie, no, a jakie wielkie też drzewo jest skubane, fajne. No. Chyba takie wielkie drzewa nie widziałem w tej grze. Nie, były weź tam takie, leś. Fuźliśmy też, ale nie wiem, może, tak? Może nie. Może. No myślę, że nie aż takie wielkie. No, ciężko powiedzieć. Czekaj, tu mi się ładuje giera. Ja już tam może wiesz, gdzieś, może jakieś lochy gdzieś są, albo coś w ten deseń. A są tu lochy w tej grze? Znaczy jeszcze nie, ale coś na wzór można powiedzieć, czyli... Może znajdziemy. Czyli głębokie i takie, wiesz... I ciemne. Ze stworami. To ty jeszcze na górę, bo mi się ciężko skacze, wiesz, teraz. Dobra, to ja idę. Ja sobie dół spenetruję jeszcze. Jakkolwiek to brzmi. Bo tam jest dziursko takie i tam można by wejść do środka, teoretycznie. O, prawie jestem. Gdzie jesteś? Muszę coś postawić. Hop, hop. Coś na mnie nie chcę spaść na dół. Nie, jeszcze nie. Dobra. Myślę, że jestem po dobrej stronie. Skrzynka powinna gdzieś... Tak, jest tam skrzynka. Powinna być. Masz ją? O, stary. Gunpowder, 3 sztuki. Blue Flower, 1 sztuka. Fantazja de Luffy, 1. No i Melted Wax. Lidipa. Jakby skrzynka jeszcze była do wzięcia, to było super, nie? No, skrzynką bym nie pogardził. Siema, potworze, czy ty atakujesz ludzi? Ludzie atakują ciebie. A mi się zepsuł miecz, dlatego ja tak słabo leję potwory. Że one mnie zleją. Chodź, magnetitę mam. Gdzie masz magnetitę? Muszę wyjść z drzewa. Obsydian też znalazłem, proszę cię bardzo. Prawda, ty wlazłeś do jaskini jakieś no już? No tak, ale nie mam w ogóle, wiesz co, ekstraktorów. Powiedz, że masz ekstraktory. Mam. No to dobrze. Zaopatrzyłem się w sztuk... 4? 14. O, to bardzo dobrze. Czyli dobra jaskinia. Dobra. Pod tym drzewem taka. Gdzie masz te? No tutaj jest, o, tu. Naprzeciwko, wiesz? Wow. O Jezus, Maria, niesamowicie to się wszystko tutaj. Tam dalej nie ma czasem za tym? No możliwe. Może odkryć? Czy nie może odkrywać? Ja, kurde, okay. To ma. Nie to. Okej, tu już chyba czysto. Chyba nie ma. Chyba nie ma. Takie troszeczkę słabsze złoże. Dobre i tyle. Zawsze coś. Dobrze, że to znalazłeś. Brawo, brawo, Paweł. Naprawdę kawał świetnej roboty. Znalazłeś kawałek kamienia. Przecież jaki kawałek kamienia? Tego szukaliśmy akurat. Długo szukaliśmy. No. To co, idziemy dalej? Idziemy dalej, nie wiem, czekaj. Trzeba zaznaczyć pochodniami jakiegoś X-a czy coś, że to ta... Ja tutaj u góry zaznaczę, wiesz, pochodnią po prostu na samej górze. Tak. Tam na drodze zostawię pochodnie, żeby było wiadomo, że... Uwaga, stwór. Bestia. Okej. Niesamowita, duża. Ło, to ten, co go lałem na drzewie, przybiegł za mną wreszcie. Widzisz? Go zlałem i mu uciekłem. Dobra, ja proponuję tak zrobić zrobimy, tu pochodnie. Co? A, no w sumie też, dobra, ale... Żeby było z daleka widać, nie? Słusznie, uwaga. Tych stron świata zrobię. Nie wiedzieli, gdzie jest dom. Jezus. A właściwie, robaczek. O. On ucieka, przestraszył się. Nurek. Wziąłeś nurek? Tak. Bo ja też wziąłem. Nie wiem, jakim cudem oba wzięliśmy. A, to ja nie wziąłem. To się musiało zlagować. Myślałem, że wziąłem, nie wziąłem. No to nie wiem, ale wczoraj nie wiem, nie mam się tego powiedzieć. Idziemy sprawę. Dobra, idziemy dalej. Wezmę potwory. A, to w tą stronę, nie ten. A, dobra. Pory. Już byś chciał lać, co? No człowieku, ja muszę dorwać te sznurki i zrobić miecz. Oła, coś mi bije? Ja walczę z tym potworem i on atakuje, ale ja nie dostaję obrażeń. Ale ja dostaję obrażenie, a nie widzę przeciwnika. To ten pewnie co ja z nim walczę, cię bije. No? Już go zabiłem. Zabiłeś go już? Nic mnie nie bije teraz, wiesz? Bo ten to już mnie zaatakował normalnie. To jest bardzo dziwna sytuacja. Bardzo dziwne sytuacje, nie zatwierdzam tego. No bo ja obrywałem, a ty obrywałeś w ogóle jak walczyłeś z nim, czy nie? Nie. On bił gdzieś w twoim kierunku, a stał obok mnie i mnie nie atakował. Znaczy nie zadawał mi obrażeń. Jak tak? Oszust, oszukista jeden normalnie. Czemu nie walczysz? No bo muszę się odżywić trochę, wiesz? Ło, zabił mnie. No zabił mnie, normalnie mnie zabił. Wziął i mnie zabił. Muszę się odżywić, niestety. Gdzie stwory? Ja muszę biec teraz kawał czasu trochę. Gdzież z katarem będę biegł. No? O, urna. Ktoś rzeczy zostawił. No, proszę mi tam nie dotykać niczego. Wszystko widzę, wszystko słyszę. Ile o, jakie fajne chodzi. Rzeczy. Patrzcie tutaj, ile tych darmów. Jakie darmówki? O! Wow, jakie fajne. Przez skrzynki. Biegnę. Najkrótszą drogą biegnę.
Uważaj, co robisz, biegnę. Dobra. O. Hej hop, hej hop, hej hop. Hop, hop. Hop. Biegniesz? Tak. A teraz już, czy jeszcze? No już cały czas tam się... Cały czas biegniesz, tak? Mówisz? Tak, chyba że mi się skończy bieganie, to wtedy truchtam. No, dobra, idę troszkę dalej w takim biegnę. Razie. Pozabijam potwory, dobra. Pozabieram to, co było w urnie. Spoko. Nie, taki joke, nic nie zabrałem. Zostawiłem ci. Pahahaha. Uwierzysz mi, czy nie? Ja już jestem przy lodowym jeziorku. Lodziarskie jeziorko, mówisz? Lodowe jeziorko. Lodowe. W lodziarskim jeziorku jesteś? No to fajnie. Bardzo obok lodowego jeziora jestem. Nie w lodziarskim jeziorze. Nie. O, już jestem przy naszej kopalni. No, jakieś fajne drzewko, takie jakieś. Szoszenka chyba jest to. Mi się daje, szoszenka to chyba się narodziła przede mną. To się narodziło? O, dzień się zbliża. Dzień się zbliża, a tu potworów pełno. No nie, zaraz się zapalą, okay. Spokojnie, nie martw się. Cztery. Jezus Maria! Co tu się... Co się stało? Z nienacka mi się zryspiły potwory, wiesz, przed twarzą. I to o 3 od razu. Wow. Ale przeżyjesz to. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Słyszałeś to jak ładnie? Nie? Fuck. Fuck. Straciłeś słuch. Fuck. Dobra, poszło. Kto mi dać radę? Tylko mogę ja dać radę. O, kolejny leci. No pewnie, że tak. Lubisz to, nie, misiu? Ja już jestem przy drzewie. Dobra. Te moje rzeczy się co? Weź moje itemy. Gdzie jest pan? Okej. Ale ładnie tu światełko mi świeci. Ale mi się kicha. O, potwory się świecą na niebiesko. Znaczy palą się. Znaczy palą się, w sensie, wiesz. Tak. O, ile ich się pali, jak fajnie. No i gdzie? O, już cię mam na mapie, dobra. Już nie, do przodu, cały czas do przodu, wiesz? Tak, przez chwilę cię widziałem, więc mniej więcej wiem, gdzie jesteś. Ło, tu jest, o, widzę cię tam w oddali, jak ty jesteś to... Oj, przywaliłem o glebę. Odbiłem się od drzewa i nie doleciałem do rzeki. Gdyby nie to drzewo, to bym doleciał. Odbiłem się od drzewa? No naprawdę, to ty w sensie co, biegłeś tak i zatrzymałeś się na drzewie, tak? Nie, skoczyłem w przepaść, ale nie wiedziałem, że nad głową jest kawałek drzewa. I zamiast polecieć dalej i wyżej, to się odbił od tego drzewa w dół, no i spadłem trochę bliżej niż się spodziewałem. I nie do rzeki, tylko na suchy ląd. No, tak to było. Znaczy powiem ci tak, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem co miałeś na myśli. Aha. No, ale w sumie. No. Aha. Ale nagrało się to, może. Nagrało się tak, że ja sobie to przewinę, wiesz, jeszcze raz puszczę i może za którymś tam razem to zrozumiem. Może tak być. Sobie rozrysujesz też. Matko Boska, to się przecina. Dobra, już teraz lepiej. Już biegnę tam, Paweł. Biegnij. Widzę twój nick. Biegnij. Ale ciebie widzę nawet przez chwilę. Takie podróże ja właśnie. Ale tu jest las gęsty. Tutaj budować bazę to by było. Nie, to było przesrane. Wyobraź sobie, nagle coś się respie, jakiś potwór i nagle zza krzaka wylatuje jakieś badziewie. Rozumiem, zrobił elfią bazę w powietrzu. Znalazłem. Się nie rozpiło. Znalazłeś? Chyba znalazłem. O. Czekaj, jaskinie? Elfią bazę w powietrzu? Co się z elfią bazę? O czym ty mówisz w ogóle? No elfie bazy w powietrzu. A chciałeś mnie teraz obrazić, czy jak? Nie. To jest... Ło! To jest jaskinia? No jaskinia tam jest. Chodzimy tam? No właśnie, czekaj, tylko mi się akurat ładuje. O, ja do tej wszedłem. Też jest niezła jaskina, patrz co tu się dzieje. Ej, właśnie mi się załadowały cienie w grze. Cześć. O. Tak po 5 minutach. Coś. Ciemniło się? Dobra, wchodzimy. Iść pierwsza. Iść pierwsza. A ty grasz chłopcem, no czy tak. Dziewczyną w końcu? No, kobietkę tu wybrano. No dlaczego ty kobietką grasz? Znaczy nie? Idziesz do kobiet? Taki... Nie, nic nie mam do kobiet. O, tam są dwa te wielkie oczy. Jezus! Dwa wielkie oczy są. Miru? Ale tu kompletnie nic nie ma. Tak, Miru 2 widziałem. O Jezus, Miru, fajnie. Przyda nam się. Dwa Miryry. Mi się trochę przecina, także jakbyś mógł tam spenetrować, żeby odświetlić. Weź ich na siebie i uciekaj, wiesz? Ło, ja mam lagi. No właśnie, ja też mam lagi strasznie. Użyłem pochodnie, ona się pojawia dopiero po parę sekundę. A już Mirów nie widzę. Miry. No one są u góry, wiesz? Miro słaby. Nad tobą, tam w tej dziurce. A, ze mną są. Taka rozbudowana kopalnia. To jest taka rozbudowana właśnie. Dokładnie.
Tu mamy magnetitę. O, mam tego. Świnkę? Diana. Diana znalazła. Ale świnka się znalazła z tobą. Ale świnkę to zaraz zaleję tutaj. Nie wiem, czy może, nie mogła. Mogą skakać właśnie, to jest taki ból. Skaczą. Ale ja mówię, ale ja mówię one z góry, te jak to się nazywa teraz? Mirasy. Mirki. Mirosławy. Weź zabij tą świnkę, bo ona mnie uderzyła. God damn it. No nie chcę zginąć z Kubana, o. Dobra, jest. Miry, kurde. Hop. O kurde, uważaj tutaj, bo można spaść. No ja już tutaj dwa ekstraktory postawiłem. Panie. Wszystko się zgadza. Wszystko się może zdarzyć. Yeah. Świniaka znalazłem. Widzę, że tam się bijesz. To nie jest świnia, to jest krab szalony. Szalony krab ninja. Niebiesko-czarny. No, wracaj, walczę. Czekaj, uważaj. Tornado. Tornado? No. Może się zatnie. Dobre tornado, stary. Dobre tornado. To ci wyszło, naprawdę. Prawdę. Gdybyś wydał płytę, to ją miał kupić. Dobre tornado. O, fuck, mocny jest chłopak. No, człowieku nie chce zginąć. Jeszcze ja mam tą pałkę drewnianą zamiast miecza. Tu. O, co tam jest? Jakby już drugi idzie, drugi idzie. Nie masz nurka? Second one. Second one. Czego się teraz bugował? O, kolej go. Może sznurek wypadnie. Nie, sznurka nie było. No teraz może będzie. Nie ma sznurka. Nie ma sznurka? Dobra, chodźmy tam dalej, wiesz? No. Weźmy głębiej, weźmy głębiej. To łazimy. A dobra, halo. Czekaj, ja tu wezmę tą pochodnię. No i tu się kończy nasza podróż. Już? Tak szybko? Tu już jest koniec, chyba że tam w lewo jeszcze coś było. Stillstone, okej. Okay. Magnetite złapałeś. Magnetite. Dobra, no okej, okay. No to wiesz co, pochodnie zabieraj, pamiętaj, bo po co? Stawisz pochodnie, no. Ej. Dobrze, to ty weź te pochodnie. Bo te pochodnie u nas się przydadzą. Zgaszę światło i żeś wracał po ciemku. Dzięki ci wielki, naprawdę super. No, zawsze można nie się nie ma liczyć, problemu. Wiem. Always. Wiem. Ty, tutaj o! daj tutaj tego. Obsidiany. Masz eksterminator? Mam. No to chodź tutaj. Obsidiany. Tam też jest? No tutaj masz obsydian. Czekaj. Go. Widzisz? Wow. Yeah. Wow. Teraz yeah. Tu masz drugi pod spodem. Gdzie? Pod tamtym? No, no. Też jeszcze. Wow, trzeci? Nie, trzeci nie. No, już trzeci. O, jest trzeci tam pod spodem. Jeszcze? Tak. No, mówiłem. A teraz chcę wyjść. Coś tam wspomniałeś. Ej! No, Jezus, Maria. Coraz się mylę i stawiam. Zamiast brać. Magnetito. Magnetite zabieram. Nie, to nie jest magnetite. Magnetito! Musisz się nauczyć mówić w tej grze, bo to... Przepraszam. To ci nie wychodzi. Ja po prostu nie idzie cię zrozumieć czasem, jak to mówię, jak ja mam magnetite. Co? A ja mówię, magnetite. Jaki oszukista normalnie. To oszukista. No, dokładnie. Aż wlazłem drugi raz w to samo miejsce. Ej, wiesz co, ja wezmę chyba... Nie wiem, jak to zrobić teraz. Ja temet... Czekaj, ja to muszę sobie wspiąć do tych miru. Żeby ich zachęcić. Dobra. Zbiją cię po głowie, będziesz miał. No ci miru. Dobra. Ty patrz tam, czy idą, wiesz? Weź tam stań sobie ja tam idę, dalej co? I zobacz, czy idą, bo ja nie chcę się przestraszyć znowu, jak zawsze. Zresztą. Aha, żeby wejść na górę i spać z góry, tak? No i ja, znaczy ja tam idę do nich, więc jakbyś mógł patrzeć. Ja idę na górę, tu będę patrzył. Będę patrzył, czy skaczą? O, widzę je. Idzie? Nie, one są daleko bardzo od ciebie, więc spoko luz możesz iść do góry. Jezus Maria. A ja już zacząłem spierniczyć, już byłem praktycznie w domu, nie? Wiem. Ale to zrobię szybciej. Słyszę ich, czekaj. No, hej, Miry! Jest tu na górze. A jest chyba tylko jeden już. Zrobię na niego pułapkę po prostu. Co ty tam robisz? Jesteś hej, w górę? Jak ty wszedłeś? A, bo ty masz dużo klocuszki, masz dużo klocuszków. No to wiesz, no to tak można. Weź, Mirę. Weź tutaj z nim może przyjść, albo najlepiej. Jeden jest tylko, czy mu jest jeden? O! Hej, Mirę. Chodź, Mirę. Patrz dla jego, tak go zrobiłem. Ale błąd gry, no patrz. On nie może zejść z krawędzi. Mirę, leżysz.
O, jak mi przykro. Taka cię dopadła. Czekaj, spróbuję tam do ciebie podejść jakoś. Będziesz lód kradł, wiem o co chodzi. Nie, nie, bo tam jest jeszcze przejście, wiesz o tym. Wiem, wiem, tam jest wyjście nawet, widzę światło, wiesz? Ja mu teraz fotki zrobię. Ja Joszkiem tego będę bił i bił, nie? To czekaj, ja spróbuję może, co? Nie, bo cię uderzę, przepraszam. Przestań, mnie ubiłeś. Przestań bić i cofnij się może. Nie, ty wejdź tu obok. Nie, bo ja mam ten taki mocniejszy, wiesz? Patrz. Tutaj? Ej, co to masz, zrobiłeś? Tam. Co za koleś? Ja pierdzielę! Zabierz to! Spadł na dół! Ty się z ej. Miru teraz jest na mojej pozycji. Zrobiłeś? Ej, chłopie, co ty zrobiłeś? Ja pierdzielę, masakra. Zamiast nie zrobić kłopamy. Mi schodki, to zrobiłeś mu schodki, żeby dopadł nas. Cicho. Ja. Cicho, cicho. Ja. Taki plaga, taki plaga. Już go bije, patrz. Co za kolo, no. O, ja nic nie spostrzegł. I weź tu graj z taki. On tu kłamał, ten burzak. Powiedział, Niemiec by powiedział, szajsy. Tak mówi Miro. Idziesz tu na górę? No jestem u góry. Tylko nie stawiaj żadnego klocka. Z drugiej strony, znowu stoisz źle. Czekaj, ja nie stawiam żadnego klocka już? Czemu? No bo czekaj chwilę, ja sobie sam postawię. Czy Mirosław nie wie co robić, więc po prostu. Czekaj. O. Ej Mirek. No, widziałeś dwa strzały. Oko. Masz oko Miru? Tak. Było czy nie było? Parkour fever. Padłem. No miałem być prelat. Słyszałeś zawsze. Nie, czekaj, muszę o tak zrobić. Okej. Okay. Te sąsiedzi pobudowali. Tak. Hej ho, hej hu, hej hu. Dobra. Co, idziemy na górę, co tam jest? Magnetite. Magnetite czy koło? A magnetite. Pierdziela. Ryje czachę po prostu. Ło, drugi Miry. Ile? Miruru. Drugi Miru. On tu się schował. Zbugował się. A on się zbugował, daj Lego. Czekaj, bo to wiesz, to, tak żeby nie wyszedł. O stary, nie masz. Wiesz go, żni! Zaciąłeś się w złym miejscu, Mirę. Trzy Miru AI były. Było Miru AI? Było, trzy sztuki. Ty w ogóle zobacz, tu krzaki są na tych. No bo tam już jest wyjście chyba gdzieś, wiesz? Nie no, niemożliwe, czekaj chwilę. A tak, faktycznie, yeah. That's right, man. Yeah, that's right. Yeah, man, that's right, man. Cool, obsidian, man. Tutaj obsidian. Wow, man, wait up. Here, man. Get it. Okay. Yeah. Powiem, że to cień, man. Ej, no wiesz co? No bo magnetite było, magnetite było, naprawdę. Dobra. Serio było magnetite. Pilny, że ci obsydianu nie ugradli. Jaki obsydian? Tutaj dawaj obsydian no jeszcze. No gdzie ty poszedłeś? Gdzie jeszcze jest? No co za miś... Ja... Gdzie? Ja, ej ty, ej, no tutaj. No tu, o. Masz, ostatni już. Czekaj, bo to niżej jeszcze. Ale ostatni ekstraktor, więcej nie ma. No ja nie mam, ty nie przygotowany żeś przyszedł? Tylko ja miałem, a ty nie miałeś żadnych. No ale ty żeś nieprzygotowany przyszedł? Ja? Ja. Ja? Ej ty, to żeś nieprzygotowany przyszedł? Było. Ja. O, te już wyzbierałem. Się wyzbierały tutaj niektóre. Dobra. To jest jeszcze jeden, widzę. Jest tam coś jeszcze, czy już nic nie ma? O Jezu, skarbnik, włazimy. Pojawił się. Pojawił się, włazimy na zewnątrz. Biegnij, Paweł. A to jest ten koleś, co tak świeci, tak? To jest gnom, taki kolo. Pamiętasz, z której strony on był? Czekaj, zaraz go zobaczę chyba. Jestem na zewnątrz. To już idę. Gdzieś tam pyknęło. Znaczy on jest bardzo długo, chyba że po aktualizacji coś pozmieniali. No. Fuck, czekaj. Szukaj gnoma. Gnoja? Tak, szukam go. Gnoma. A, gnoja, dobra, szukam gnoja. Gnoma po aktualizacji. Gnoja po aktualizacji, dobra, będzie gnój po aktualizacji. Jest, pojawił się znowu. Gdzie? Gdzieś zaświeciło się? Ja już idę w tym kierunku. No właśnie, też widzę. Jak masz zębatkę? Widzisz zębatkę? No właśnie, widzę zębatkę. Tamtej zębatki tylko... gdzieś. W tamtym kierunku gdzieś, powinien już być za górą. Albo siedzi w kopalni dalej. Myślisz? Czekaj. No może być tu w kopalni na dole. No też jest opcja. Nie, wydaje mi się, no że jest nie, kopalnia. On raczej by na zewnątrz siedział, wiesz? Tak? Ja tak mi się wydaje. Kurde, nie widzę go kompletnie.
No ja też. Gdzie on może być? Nie wiem, czy to ma aż taki duży zasięg. No też właśnie nie wiem. Ja zaryzykuję, wejdę do kopalni. To idź do kopalni, ja wejdę tutaj. Mi się wydaje, że on powinien być na zewnątrz, wiesz? Ale głowy nie dam, niestety. Ja to w sumie mam tylko jedną pochodnię, więc tutaj dużo nie wybadam. To są... to je... Znaczy się... A nie, mam pięć. On się ogólnie bardzo szybko przemieszcza, jeżeli nas zobaczy, wiesz, także... A. O! O, stary, co ja znalazłem. Ło! Co to jest, podwodny świat? Co? Nie, dobra. Paweł! Co się stało? Co, znalazłeś go? Palnia! Cholernie wielka i świnie mają. Świnie mają w kopalni, mówisz? Świnie w kopalni. Kto tu pisił świnie? O Jezus, jak ta gratnie. Matko boska. No biją mnie, Paweł. I nie wiem, którym ty weszłaś. Paweł. No idę do ciebie. Idę do ciebie, tylko nie wiem, którym ty weszłaś, wiesz? I to jest najtrudniejsze. Bardzo śmieszne. Ale o co chodzi? Badać o, tu świnie. Jesteś. Tu chyba weszłaś, tak? Czekaj. A, niżej. Dobra, coś tutaj jest. No jest dziura. Obok tak głęboko wchodzisz? Tak, ja tam wpadłem bardzo głęboko. Kurde, tu nie mogę zabić tych świndłów. Mogę i nie mogę, no jedną już zabiłem. Oj, ale ona wkurzona jest, ja pierdzielę. Nie, nie ryzykuję. Zwykła świnia ninja 3. No już ledwo żyję, a ty nie ryzykujesz. O, dzięki. Nie, zabrałeś mi to, kamień. To? Co? Ja ci coś zabrałem? Ej, tu coś będzie, patrz. No? Co tam jest? Nie wiem. Ta, a tam ło, coś... jakie to jest głębokie. Tam się świeci coś. No wiem. Ło, dawaj. Ło, ile potworów. Ło. Chcę zaświecić lampkę, wiesz, tylko... Jest jakieś świecące coś. No, czekaj. Jakaś skała taka z kryształ... To grzyby są świecące. Skałka, świecąca skałka, widzę, świecąca. Myślałem, że to... O, walczę z potworem, bardzo, bardzo dobrze mi to idzie. Dobra, toś pośpiesz się. Jak pośpiesz się? No, walcz szybciej. A nie da się szybciej, bo ja mam słaby miecz. Krzesło mi skrzypi, to już w ogóle utrudnia sprawę. A nie, naprawdę, nie masz zbyt wiele czasu. A, no patrzę. No poza tobą idzie. Chciałem powiedzieć, ale byś się zorientował. No zejdź tu i walcz z nim. Nie, no bo widzisz, coś, tak. Co ty tak powoli? Nie możesz go szybciej. No nie mam miecza, tylko ty masz miecza, ty nie chcesz walczyć. Aha. Dobrze, to ja skoczę na dół, ale... Jezus, tam jest ich trzech. On już ledwo żyje. Czterech. A skąd wiesz, że ledwo żyje? Bo już go leje i leje. Jezus Maria, ile tu jest? O! No serio? Serio, jak już go zabiłem. Skończyłem i zabiłem. Nie, no tam nie ma co wchodzić, człowieku. Tam świecą jakieś różne rzeczy. Trzy rzeczy widzę świecące jakieś. A pochodni nie mamy za wiele chyba, co? Czy masz? Nasze mam trzy. A ja mam jedną. O! Przylazł za mną! Przylazł, Paweł! O, w dopencję. Poczułem słupka. Dobra, zaciął się. Nie, to grzyby no, świecą, wiesz? A, zaciął no, się, zaciął się. Ale tam dalej, na czerwono świeci coś. O jest, zbugowało mi go. Co mu się stało? On poleciał w górę u mnie w ogóle. O jest. O, zginął. Ty tym mieczem to wybijasz, człowieku, zabijasz ich w trymiga. Cztery uderzenia i po nich. Jak cztery uderzenia, że też machał, a machał. Proszę cię, też, dobra, też miał zamaszyście trochę. Ło! Paweł, walki masz do wygrania. Zabiją mnie. Przesuń się. Zabiją mnie. Wchodzisz mi pod ten. No widzisz, jak ty szybko ich zabijasz. Dobra, przesuń się. To jest walka do mistrzów. Gdzie on jest? No siedzi tam, on jest w miejscu cały czas. Aha, nie, to u mnie był przy twarzy. Przy twarzy mi stał. To na dole u mnie jest, przed tobą. Przede mną. Teraz na niego patrzysz. A, dobra, okej. Okay. Dobra, widzę. Bijesz go? Ja go biję, ale jest zacięty w ogóle, bije w inną stronę. Nie, bo ja go widzę, ale on jest tam dalej. Aha, ciekawe. Ej, gdzie ty? Ej, ścieliłeś. No, jak się podchodzi tutaj, to co? On się nie rusza, on się zbugował. Idę sobie od niego. Idę do tych czerwonych świecących sosiów. Co to jest? Dobra. To... Wow! Są jakieś potwory, co wychodzą z ziemi, człowieku. No to wiem, no to są takie te... Jeny! Zapomniałem cię, przepraszam. Czemu mi powiedziałeś? Miałem ci powiedzieć. Żebym zginął tu. Zginąłbym. No to już te czerwone nie podchodzisz, to jest logiczne, nie?
Ej, Miru tam nie. jest, Miru tam jest. Miru! Dziocha, dziocha, tam jest Miru. Nie, dajemy spokój już z Mira. Ej, dwa Miry już są. Nie mamy pochodni, nie mamy ekstraktorów, pora na... Co ty, tu idziemy? Tak, tu postawię tą, teleporta, patrz, tu stawiam. Co to jest? Tar. Prawda? Damy radę sobie wrócić później, nie? Gademy, to jest tar. To się zagłębisz i zatoniesz. Jest. Gdzie jesteś? Ja go programuję. Na górze. Jeden stone slabik i drugi to będzie stone floor. Okej? Okay? Dobra, okej. Okay. Teleport tu. Do tego. Masakra. No jest super. Czyli stone slab, stone floor. Wracamy do domu. Teleport, laga. Jak to działa? No to nie na tym, to teraz musisz się normalnie teleportować się, dobra, to czyli do plagi, tak? Lecimy, tak. Okej. Okay. A ja zaraz zrobię slabi flora w domu. W ogóle patrzysz, ile czasu już nam przeleciało, czy nie? 31 minut. Musimy w takim razie kończyć. Temu postawiłem ten teleport. No właśnie tak się zacząłem domyślać, nie? Że coś jest nie tak, ale nie wiedziałem co. Słaby. Dobra, okej, nie przedłużałem wobec tego, bo... Dobra, no. Działa. Co? Można się teleportować. No, możemy się teleportować, działa, tak? Tak. Jak fajnie to wygląda. To była podróż i to jest dopiero pierwsze. Ło, wpadłem do tego i się teleportowałem. Co? Nie wiedziałem, że jak się wchodzi, to też się teleportuję. Myślałem, że trzeba kliknąć F. Wlazłem i mnie teleportowało. Mówisz? Normalnie Paweł mnie teleportowało, no. Dobra, okej. Okay. Było. Dobra, w takim razie kończymy. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.